No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89. Witam was w kolejnym, drugim tutaj odcinku z gry Dune Spice Wars. No, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, jak największa tutaj ekspansja terytorialna. Zobaczcie, no to są moje posiadłości, póki co należące tutaj do mnie, czyli do rodu Atrydu, w którym tutaj właśnie gram, a więc można powiedzieć, że tym szlachetnym rodem właśnie z uniwersum Dune'y. Ja właśnie sobie ten ród wybrałem do grania. No i cóż, i będziemy musieli tutaj, myślę, jak najwięcej się rozwinąć terytorialnie, bo ja też spojrzałem sobie tutaj, zobaczcie, w hegemonii dostaję bęcki totalne. Jestem w ogóle na samym końcu, jak widzicie, 865 punktów jedynie mam hegemonii. Inni tutaj mają, zobaczcie, 1300, 1800, Fremeni w ogóle 2200 hegemonii, także jest tutaj ładna lipa. No i musimy w tym podgonić, tak? Musimy jak najwięcej ziem, kurde, pozdobywać i się ładnie rozwinąć. Tutaj co popieram, dobra. Szybkość opracowania postępów z działu wojsko zwiększona o 50%. No dobra, to popieram. Utrata pozycji w Lansradzie. Głosy, aha, na Fremenów. Głosuję, żeby utracili pozycję. No dobra, niech będzie na Fremenów. Koszt utrzymania siła robocza plus 30%. Poprzyj. Nie, nie chcę tego popierać. Odrzuć. Chcę, żeby siła robocza była jak najtańsza. No dobra, czyli tak to wygląda. Jeśli chodzi o odkrycia, to tutaj sobie zakolejkowałem już w dalszej kolejności po tym strugu rusztowym, który daje plus 1 tutaj do żniwiarki, czyli zwiększa możliwość wydobywania waszej przyprawy. Dałem sobie w następnej kolejności, można sobie kolejkę wstawić, magazyny strukturalne. One sprawią, że będę mógł wybudować tutaj zakład przetwórczy, a także centrum naprawy naprawcze jest tańsze o 50%. Zakład przetwórczy umożliwia produkcję solarii na polach, na których są tutaj właśnie te pierwiastki rzadkie, a że ja mam takie pole, no to jak widzicie, rzadkie pierwiastki tutaj są, to jak najbardziej mi się to przyda, to odkrycie. No i dalej sobie zakolekowałem kolejny tutaj program szkolenia załóg, czyli dalej pod maksymalizację tej żniwiarki, no i w związku z tym, prawda, większe wydobycie przyprawy. Także tak w to idę, no i będziemy w podboje tutaj szli terytorialne. To jak widzimy, widzicie, mam dwie jednostki wojskowe, zaraz będę szedł tutaj na tą prowincję, myślę, dobra, puśćmy sobie czas. Tutaj szkolę milicję już w tej wsi, że się tak wyrażę, w Argdalus, przepraszam, w Argdalus. No i będę szedł zaraz tutaj na Lamno, nie? Tylko poczekam, aż się ta milicja mi tutaj wyszkoli, żeby nie było, wiecie, jakiegoś buntu znowu. Tutaj na te bunty to musicie uważać. No dobra, no i zobaczymy, kurde, co z tego wszystkiego wyjdzie. Podatek imperialny. No ja płacę ten podatek, czy nie w końcu, bo nie wiem. Zostały czas. Czy to się z automatu mi pobiera? Zaraz zobaczymy właśnie, bo ja jestem też ciekaw. O! Dobra, ale mam automatyczne wycofywanie. Pojawiła się czerw. I zobaczcie, i ściągają moją żniwiarkę. No dobra, tu już chyba mamy milicję. Tak jest, jest milicja. Także myślę, że atakujmy to Lamno całe tutaj. Dobra, podatek sam się pobiera, to ładnie. Został pobrany. Trwa walka. No tak, no tutaj walczymy. O kurde, trzy siły są aż. Ja mam dwie, no. Obyśmy wygrali. Dobra, myślę, że sobie zróbmy kolejne w ogóle siły też wojskowe. Aha, tu możemy budynki budować. Też to sobie postawimy. Bo ja chcę mieć zakład przetwórczy. Aha, zakład przetwórczy chcę mieć. Nie? To dobra, to zaczekam na to odkrycie. Oto, magazyny strukturalne i wtedy sobie ten zakład przetwórczy postawię. O kurde. Kurde, chyba przegramy. No niedobrze. Kurde, i nie możemy dalej. O kurde, solarii mi brakuje.
No lipa jest. Widzicie, musicie uważać na to. Przegrałem. Brakuje mi Solarii. No nie wygląda to fajnie. Tu ten zakład przetwórczy koniecznie muszę postawić, no. Tutaj jeszcze troszeczkę brakuje do tych magazynów. O, teraz zaczęło się robić. Za 17 dni będę to miał. O, tutaj mnie atakują, zobaczcie. Dobra, tu się obronimy chyba. Rozmieśmy tą żniwiarkę. Ponownie, widzicie? Musicie pamiętać zawsze, żeby rozmieszczać tą żniwiarkę, jak zostanie ściągnięta. Kurde, tego brakuje. Tego Solarii brakuje. Tu może jeszcze zbudujmy to ograniczenie, w sensie centrum naprawcze. Tak, postawmy, to nam ograniczy trochę zużycie tego Solarii. No bo zresztą dobrze stoję, nie? Póki co. W zasadzie z tym Solarii stoję najgorzej. Pozycja w Lansradzie. Średnią mam pozycję. Tu też trzeba będzie podbić. Tu mamy 2K. No przegrywamy cały czas. Dobra, zróbmy kolejny oddział. Nie mogę zrobić. Czemu nie mogę? Aha, Solarii mam za mało. Zobaczcie, bo to Solarii jest potrzebne też do jednostek. No to mamy lipę. To musimy ten zakład przetwórczy zrobić, bo inaczej, widzicie, zagniotą nas tutaj ekonomicznie. Chyba, że tym ornikopterem znajdziemy jakieś źródła Solarii. Bo on też nieraz może znajdywać tego typu rzeczy. No tutaj jeszcze brakuje, jak widzicie. Dobra, dajmy kolejną osobę do żniwiarki, myślę. Baza. Sprzedaż koam. Agenci. Meria. Co tu mamy? Polityczne przewinienia. Posiadasz. Stracisz dane. Nie wiem, o co chodzi. Zbadano interesujące miejsce. No i co? O, rozstrzygnięcie. Dobra, 81 przyprawy. No kurde, w dzisiejszym odcinku już musimy tutaj wyjść trochę. Najlepiej na prowadzenie w tej hegemonii. Zwiększyć te połacie terenu. Tutaj muszę chociaż podbić to. Te pustkowia też zaraz będziemy, kurczę, to wszystko podbijać. Tylko trzeba najpierw to Solarii ogarnąć, widzicie. 117 już mam. Mogę jakąś jednostkę zrobić? Chyba nie bardzo, widzicie, bo te jednostki kosztują, zobaczcie, tu 200 Solarii. Tu też 200 Solarii. Ja wcześniej w ogóle na to nie patrzyłem, tylko robiłem po prostu tych żołnierzy. No teraz widzicie. Będę musiał ogarnąć to Solarii, bo się wpędziłem, kurde, tutaj w problemy. Pod tym względem. No bo resztę, zresztą nieźle stoję. Tylko to Solarii trzeba ogarnąć. No dobra, ale już robię odkrycie pod to, także jak postawimy ten zakład przetwórczy, no to chyba to jako tak ogarniemy. Ta milicja chyba też to Solarii kosztuje. Aha, widzicie, to też kosztuje. No ja trochę tej milicji narobiłem, bo i tu mam jeden oddział jeszcze milicji. Kurde, już tylko jeden został. Tu też mamy lipę. We are ready.
Dobra, weźmy tego żołnierza, może tutaj jednak. Wiecie co, bo tu często są jakieś bunty, to może niech on lepiej tu idzie. Dobra, koszt budowy budynków minus 50%. Tak, jestem za tym. Regulacje sprzętowe, moc jednostki minus 30. Poprzyj. Czy ja chcę to popierać? Nie, odrzućmy to. Wybrana frakcja, no to popieram siebie. No dobra, może tak być. Nie miej pretensji do mojej wojskowej przewagi. Opiera się na jednym podstawowym prawie natury. System rozszerza się, gdy jego energia jest odzyskiwana, a kurczy się, gdy energia jest marnowana. No właśnie, kurde, ja trochę zmarnowałem energii, taka jest prawda. Fremeni tutaj, kurde, zaraz będą mnie podbijać. Albo Harkonneni, kurde. No dobra, powoli wychodzę na plus z tym Solarii. To badanie 6 dni zostało. Sprzedaż Koam. Kontrakt Koam. Raport przyprawowy. Podatek imperialny. Zobaczcie, 300 będzie teraz w najbliższym podatku za 10 dni. No ale ja mam zapas całkiem spory. Oczekiwane zapasy 865 mam mieć wtedy. Także nieźle. Akurat z przyprawą dość dobrze stoję. Pora, kurde, ogarniać inne rzeczy. Okay, let's go. Dobra, tych żołnierzy sobie tutaj ustawiłem. Yes, sir. Widzimy, zrobiła się nocka. Gdzie mamy ten ornikopter? Dobra, on tutaj coś bada. Nagroda tu jest potencjalna, tu jeszcze coś. Dobra, niech zbada to. Później może potem nagrodę polecimy. To jest, jak widzicie, ornikopter od Fremenów. Oho. Nieprzypisany agent. Arrakis, władza. Dane. Solari, o właśnie, w to muszę iść. W Koam. Teraz będę miał większą produkcję Solarii. Pięknie, widzicie. Koam musicie dawać, bo tutaj widzicie produkcja Solarii plus 5. Znaczy, jak wam brakuje Solarii, tak jak mi akurat, nie? No dobra, no dobra, dobra. Zaraz budujemy ten zakład przetwórczy i to zmieni tutaj naszą sytuację dość mocno i się trochę ruszymy. Widzicie, błędy, kurde, ekonomiczne w tej grze mogą dużo kosztować. Jeden dzień. O, na półtora dałem. Dobra, to przyspieszyłem trochę rozgrywkę, żebyśmy, wiecie, szybciej odkryli, bo ja i tak teraz w zasadzie głównie czekam na ten zakład przetwórczy, kiedy będę mógł postawić i wtedy się trochę rozgrywka rozkręci. O, dobra, chyba się udało. A jeszcze przyspieszyłem. Nie, moment, zwolnijmy. Dobra. I teraz takie zakład przetwórczy, czyli to, na co czekaliśmy tyle czasu, i to powinno zmienić radykalnie naszą sytuację w Solarii. Myślę, że sobie może zrobimy kolejny oddział wojskowy, bo już pora zacząć to ogarniać, albo tu zróbmy milicję jeszcze, żeby później, wiecie, ten oddział ściągnąć. 50 Solarii, no dobra, zróbmy milicję. Tu mamy milicji dwa oddziały też, dobrze, dobrze. Dobra, to ile ja tego Solarii będę, kurde, potrzebował teraz?
O, tu jest przyprawa, zobaczcie. To warto by było się tam dostać. Chociaż ja z przyprawą akurat bardzo dobrze stoję. No dobra, zaraz będzie ten zakład przetwórczy. Zobaczymy, jak to zmieni naszą sytuację tutaj. Całej tej naszej... Dobra, róbmy żołnierzy. Całej tej naszej... w tym naszym solarii. Zrobiliśmy milicję. Nie wiem, czy jeden oddział wojskowy tu zostawić, bo to jest tak często atakowane, ta prowincja, że ja bym tu zostawił chyba. Yes, sir. Dobra. At your service, sir. Ich przesuniemy tutaj. We're moving. Żebym ich, kurde, nie stracił czasem gdzieś po drodze. Dobra, jest zakład przetwórczy, zobaczcie, ładnie stoimy już w tym solarii, także myślę, że kolejnego żołnierza zróbmy. I łowcę jeszcze zrobimy. I pójdziemy na podbój dalszych terytoriów. Co się dzieje? Wykryto najazd. Kurde, widzicie, chcą atakować moją tutaj wioskę. Dobrze, że ściągam tego żołnierza. O kurde, jaki mocny najazd, zobaczcie. Aż 4 jednostki. Mam tu 2 jednostki milicji. Czerw, aha. Dobra. Dobra, na szczęście mój żołnierz już tutaj przybywa. Charge, charge, kurde, broń nas tutaj, żołnierzu. No, powiem wam, że sytuacja nie wygląda dobrze. Kurde, to źle wygląda. Wygląda, jakbym miał przerżnąć. Ale lipa. No kurde, widzicie, zamiast podbijać innych, ja się tutaj wypruję. Zmieśmy żeniwiarkę. Ja się wypruję na... O, i straciłem. Ich, jaka masakra. A nie, nie straciłem jeszcze. Ale jestem bliski, kurde, chyba utraty. Nie wiem w sumie, czy jest sens jednego żołnierza tam wysyłać. Ściągnijmy jeszcze tego może. No i wyrżnęli mi milicję. Znowu na odbudowę... Stracę solarii. Także widzicie, no w tej grze trzeba uważać. Trzeba uważać na problemy różnego rodzaju. No oni chcą wyzwolić, jak widzicie, wioskę. Są tego niestety bliscy. Poczekam, aż te moje siły tutaj dojdą. To może coś ogarniemy. Trzeba zrobić, myślę, łowcę, bo on z dystansu może ładować. No dobra, mamy 2 oddziały. Myślę, że możemy atakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. With honor. No oni mają 4 oddziały. To jest masakra. Nie, no nie ma szans.
How can I help? O, wysyła ten, chce nam wysłać z tego Solari sporo. Przemytnik. Dobra, może pójdźmy na to, bo nam się to chyba opyla. Tylko on chce chyba tutaj wpływu czy czegoś. Nie wiem, co to jest to niebieskie, bo tu nigdzie nie pisze. Dobra, chyba to zaakceptuję. Dobra, zaakceptowaliśmy, bo mi się akurat to Solari przyda strasznie. No i co, przegrałem. Dobra, mamy tych łowców. Dobra, zróbmy może tą ciężką drużynę. I zróbmy jeszcze jednego łowcę. Trochę zmienimy taktykę. Widzicie, kurde, musimy tutaj produkować wojsko, bo źle to wygląda. O, oni sobie idą teraz. Zrobili mi podwój i sobie idą. Dobra, mamy tych saperów. Zobaczymy, jak oni się sprawdzają w walce. Dobra, mamy trzy oddziały. Idźmy wyzwolić to. Także teraz też trzeba będzie odczekać kawałek. Aż znowu będzie tą wioskę można podbić, widzicie. To musi zejść do końca. To trochę lipa mamy. Dobra, o co tutaj chodzi? Koszt utrzymania w Solarii. Dobrze, ja jestem za tym. Imperialny wywiad. Wybrana frakcja traci szansę. Tak, tak. Ród Harkonnenów. Dobrze. Wsparcie Lansradu. Wybrana frakcja zyskuje. Tak, to na siebie. Ok. Pasuje mi takie głosowanie. Na szczęście tutaj w tej pozycji w Lansradzie się umacniam. 230 mam. Także... czy umacniam się? No miałem... ja już tu zszedłem na 170 nawet. Także... to jest chyba ta pozycja w Lansradzie, mi się wydaje, że jest związana dość mocno z tym podatkiem całym. Teraz 365. No cały czas podkręcają ten podatek. Także im dalej w las, tym ciężej będzie. No kluczowa jest ta prowincja. Ja ją muszę odbić, bo tutaj mam ten zakład przetwórczy tego Solari całego. Bez tego to przecież, kurde, będzie słabo. O, wyszkol nowe jednostki wojskowe. Uuu, zobaczcie, doświadczenie zyskały jednostki. No to spoko, będą jeszcze lepiej walczyć. Dobra, zróbmy żołnierza jeszcze. No kurde, miałem iść z podbojami na Lamna, widzieć co się dzieje. Yes, sir. Roger that. No i co, mogę to odbijać? Chyba już mogę. Tak jest, możemy odbić w końcu Arkadus ponownie. Arkdalus, przepraszam. O, dwie jednostki są. No, ci saperzy walą jakimiś rakietami. Tylko ja mam problem, że wszystkie moje jednostki są dystansowe. Nie wiem, czy to dobrze. Chyba średnio. Chociaż nieźle sobie radzimy. O, chyba czerwies. No to lipa. To uciekajmy. No i kurde, chcę mój... oddział zjeść ten czerw, już widzę. Go, 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 bo tutaj się czerw zeżre. No dobra, chyba sytuacja ogarnięta, czy nie? No nie, nie ogarnięta, ja pierdzielę, ale zobaczcie, no nie było znaku tutaj teraz. Myślałem, że mi nie zeżre tego wojska. No chyba nie idzie mi dobrze ta rozgrywka cała. Dobra, zróbmy, mamy żołnierza, zróbmy łowcę. I zróbmy tych saperów też. Znowu pójdźmy w trzy jednostki. Dobra, przyśmieszmy trochę tą rozgrywkę, bo to
za długo będzie trwało to odbijanie. Listening. We're focused. Awaiting command. Any orders? Need to blow something up? Go, go, go. Go, go, go. On our way. Dobra, ludzie, idziemy. Is that where you need us? Pora odbić Arkdalus, kurde, no. Tym razem musi się udać. Ale powiem wam, że twórcy gry, moim zdaniem, no wstrzelili się, bo raczej rynek tutaj strategii dawno nie miał właśnie takiej strategii w kosmosie, więc wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. Bo rynek po prostu może być wygłodniały takiej gry. No dobra, teraz widzicie, lepiej to ogarnąłem, że ci żołnierze walczą w zwarciu, ci strzelają z dystansu, kurde, no i jest czerwony. Uciekajcie, kurde. Bo zeżrę. No dobra, przejęliśmy. No dobra, no to tyle dobrego, że udało się to odzyskać. Powołamy sobie tutaj zaraz milicję. Dobra, tu coś możemy zrobić. Rozstrzygnięcie. Aha, wpadło nam 90 pletonów. Przyprawy, zobaczcie, jaki mamy zapas, ponad 1000. 365 teraz podatek. Nowa kontrolowana wioska. No tak. Tu mamy, dobra. Wezmę sobie też odkrycie jakieś, ogarnijmy. Tutaj teraz będzie program szkolenia załóg. Lobowanie gospodarcze, co dodaje? Wymiana. No dobra, dajmy to w sumie. Lobowanie gospodarcze. Rynki energetyczne. Aha. Plus 20 ogniwo paliwowe. To też by było dobre. Praca w terenie, produkcja za każdy kon... O! A region specjalny. Czy rynki energetyczne? Widzicie, ja poszedłem w tą gospodarkę najbardziej. Dobra. Na razie tak nie mogę więcej zaznaczyć. Dobra, odbiliśmy, jak widzicie. Także stawiajmy znowu zakład przetwórczy. Powołajmy też milicję. Milicję zwykłą i milicję strzelecką. Może nawet dwie jednostki milicji strzeleckiej. Pozwólmy sobie na to. A tymi atakujmy w końcu to lamno. Musimy przecież, kurde, w tym odcinku zrobić jakieś ekspansje. Ale ci saperzy dobrze walą, widzicie, z tych rakiet. To jest chyba dobra jednostka. Dobrze, że ich zrobiłem jednak. Charge, charge, tak. Zaraz mi żołnierz zginie. Ale i tak się uda chyba podbić, tak, tak. No dobra, w końcu zdobyliśmy jakieś ziemię w tym odcinku. Widzicie, kurde, 20, prawie 30 minuta rozgrywki, ja dopiero zdobyłam. Kurde, idzie najazd. Ale to jest jakoś niebezpiecznie, no. To sobie milicję chyba powołam od razu, czy co? No idzie atak, widzicie, na moje miasto. Milicja. Dobra, tu też powołajmy milicję, bo jak widzicie, tu jest, kurde, niebezpiecznie. Budynki, co my tu chcemy zrobić? Centrum naprawcze. Może zróbmy to centrum naprawcze, to nam spadnie ten koszt solarii cały. Dobra, tu ładnie rozwalimy tych bandytów tym razem. No i spoko.
No i spoko, już się trochę tutaj ustabilizowaliśmy. Myślę, że zrobię sobie kolejny oddział. Żołnierzy nie mamy, to zróbmy żołnierza. Potrzebujemy mieć taki jeden oddział, żeby, wiecie, walczył z nimi wręcz. Kurde, nie miałem żniwiarki rozstawionej. Musicie o tym pamiętać, kurde, to jest dość ważne. Wpływy dyplomatyczne. Nie no, minus. Nie chcę, żeby wyższe koszty wody były. Pomiary architektoniczne. Wybrana frakcja zyskuje. Pomiary otrzymane obrażenia plus 100. Nie może atakować. Koszt budynków minus 20%. On duty. Aha, tu już są jakieś wyniki. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, jestem na trzecim miejscu. To trochę tutaj awansowałem w hegemonii. Kontrolowane regiony, regiony specjalne, zapłacono podatek. Widzicie, te podatki. Ważne jest, żeby te podatki płacić. Wtedy wchodzicie wyżej w hegemonii. Dobra, zmniejszmy ten czas może. Dajmy tego żołnierza. Czy tak ogarnijmy gospodarkę na spokojnie. Tu mamy 16. Z ogniwem paliwowym dobrze stoimy. Woda. Wioski. No wody mamy trochę mało. To ja myślę, że gdzieś byśmy może... Tu nie możemy. Już nic budować, tu też nie możemy, tu też nie możemy nic budować. To znaczy możemy, ale pleton. Dobra, to tu zróbmy miejsce do budowy za pomocą pletonu. Aha, tu jeszcze możemy postawić. To tu zróbmy ten budynek z wodą. Oddzielacz wiatru, tak jest. Bo tu nam tej wody trochę brakuje. I tu zróbmy też pod tą wodę. No dobra. I myślę, że zaraz będziemy szli dalej z atakiem. Runras? Co to jest? Wyprawić relacje z sieć możesz z Sicze. Możesz z nią handlować. Jeśli osiągniesz maksymalny poziom relacji z sieć na twoim terytorium, możesz stworzyć z nią sojusz, używając agent, odblokować jej umiejętność pasywną. Właśnie, ogarnijmy tych agentów, bo ja tu dawno nie wchodziłem, ale nie mam, widzę. Nowy agent będzie za minutę 30. Nie mamy nic do ogarnięcia. Stawienie sondy, o co chodzi? Dobra, zróbmy to. Zatruj zapasy. Legium Landsradu. Dobrze, że w tym Landsradzie już mam 250, także nie ma lipki. Lobowanie gospodarcze robimy, a te ci kupcy, o. Produkcja za każdą frakcję, z którą reakcje przekraczają 80. No i tak muszę to zrobić. Dobra, zróbmy to. Żeby zrobić pracę w terenie albo rynki energetyczne, nie? To już sobie na maksa w gospodarkę pójdę, myślę. Zobaczcie, ile milicji ma ta Siege cała. Aż się boję tam, kurde, atakować. Dobra, wiecie co? Tu mamy tą przyprawę. Może po tą przyprawę bym poszedł w sumie. Tylko ta pustynia wydaje się niebezpieczna. Dobra, tu zobaczmy, co tutaj jest. Tu muszą być jakieś osady, mi się wydaje. Wykryto siege, budowa zakończona, nowe kolegium, o, nieprzypisany agent, mamy agenta. Ja myślę, że znowu do tego kało mu przypiszę, bo on daje tutaj solarii. A
to Solari, widzicie, jest potrzebne do tego wojska, także to jest dość ważne, mi się wydaje. No widzicie, coraz więcej woja mogę robić. Dobra, zróbmy tą może znowu ciężką drużynę. Chociaż moment, ja mam łowcę, drużynę ciężkiej broni i żołnierza. To co, znowu drużynę ciężkiej broni zróbmy, bo oni dobrze walą rakietami, mi się wydaje. Jak tutaj walczyliśmy, to nieźle wychodziło. Dobra, niech ten ornikopter tutaj bada, to trzeba zbadać wszystko tu dookoła jeszcze. Może drugi bym zrobił? Właśnie, zróbmy drugi, kurde. Właśnie. Ornitopter. Chociaż... Nie, bez sensu. Bez sensu. Straciłbym tylko Solari. Przynajmniej tak mi to wszystko zeskanuje. Dobra, 405 już jest podatku, jak widzicie. No z wodą stoimy dobrze teraz. Ogniwo paliwowe. Jeszcze może gdzieś byśmy to ogniwo... Chociaż nie, no z ogniwem dobrze stoimy. Także gospodarczo wygląda na to, że jesteśmy ogarnięci. W miarę siła robocza teraz wypadałoby najbardziej chyba. Siłę roboczą. To coś pod siłę roboczą gdzieś trzeba postawić. To tutaj mamy jeszcze miejsce. Woda, ogniwa paliwowe, pleton, przyprawa. O! Ale przyprawy to mamy dużo, to tego nie potrzebujemy. Siła robocza, biuro repetycyjne. Aha, tu już mamy chyba to biuro, dlatego nie możemy zbudować. Wiedza, wpływ. Koszt utrzymania. Stacja nasłuchowa. No ten wpływ też mi się wydaje, że to jest, tylko nie wiem dlaczego mi tu nigdzie nie pisze tego wpływu, przynajmniej nie widzę. Wpływ to jest... Aha, kolegium Landsradu, tutaj mamy wpływ. 273 na 500. Dobra, głosuję na siebie, władza też na siebie, moc jednostki minus 30% poprzej. No dobra, niech będzie. Chociaż nie, to odrzućmy. O kurde! Atakują mnie. Zobaczcie. Czego oni tu są? Ja pierdzielę, atakują mnie. Harkonidzi mnie atakują. No bez jaj. Ale jaja. Harkonneni mnie atakują, no nie mogę. Dobra, róbmy woja. Tutaj jak już widzicie, wojna z Harkonnenami się zaczęła. Cofajmy ich może. Może będzie kurde ten. Czerw. Zje. Ale zobaczcie, można tak trollować jak w Age of Empires z łucznikami. O, i teraz znowu mogę w niego strzelać, widzicie? I tracą życie. Tylko żeby czerw mi teraz wojska nie zeszedł, to będzie dobrze. O, wiedziałem, że czerw już się pojawił, no a jak? To było pewne, że jak tyle wojska tu wezmę, to... Kurde, no uciekajcie, bo czerw was zje. Widzicie, w takiej sytuacji lepiej jest uciec do wioski i tu się z nimi naparzać.
No bo najważniejsze, żeby was czerw nie zjadł, nie? Chociaż ja chyba teraz przegram, bo w ogóle ja mam jednostki dystansowe i wziąłem ich kurde w zwarciu. No widzicie, przegramy, bo uciekaliśmy przed tym całym czerwem. Dobra, zaczekajmy na drugą jednostkę, to może to odbijemy. No ale tu Harkonneni zrobili niespodziankę, nie? Że nas zaatakowali. Fremeni to w ogóle prowadzą w tej grze całej. Oni chcą naszą przyprawę tutaj odbić. Go, go, go. Let's go. No dobra, chyba się obronimy. Już jedna jednostka została. Czerw się pojawił. No dobra, ogarnęliśmy temat. No, ale powiem wam, że tutaj Harkonneni, no, zrobili niebezpieczny wypad. To może, kurde, ja do nich zaraz tam pójdę. Jak oni chcą już się ze mną tutaj naparzać. Ja myślałem, że my na razie sobie porozmawiamy. Wioski, kurde. Pozdobywamy, a tu widzicie. Atakują od razu. Dziady jedne. Ja może, kurde, zrobię tam im wypad. Chociaż jeszcze bym najchętniej pozdobywał te kurde prowincje, wiecie, niezależne. Tutaj może coś bym zdobył. Tu zaraz zobaczymy, czy tu nie ma jakiejś osady. O, tu jest osada. To może tą osadę bym zajął sobie jeszcze. Ona tak jest dość blisko tutaj mnie. W hegemonii, no zobaczcie. Jestem trzeci. Fremeni, kurde. Fremeni idą na zwycięstwo w tej grze. Władzę mam, zobaczcie, w ogóle maksik 500/500. Okay, let's go. Wody mam dużo. Co tu mamy? Rozbity prom. Nie mamy nowych agentów. Kupcy. Dobra, pójdźmy w to już. Całkowicie w gospodarkę idę. I może w to jeszcze. A nie, nie mogę już kolejnego zakolejkować. Dobra, tak to zostawmy. Tu co mamy? Gdy to Sitch? Aha, no to jest to. Tu mamy to miasto. Dobra, chyba na to pójdę teraz. Tak mi się wydaje. Tylko zostawmy trochę, jakby znowu ci Harkonneni przyszli do nas. Ale zobaczcie, oni ani mi nie wypowiadali jakiejś wojny, ani nic, tylko tak przyszli po prostu. Ciekawe. Dobra, dajmy. Możemy dać kolejnego pracownika do żniwiarki. O, dystrykty tutaj, zobaczcie, możemy coś budować. Produkcja. Aha. No, jak widzicie, można tutaj sobie jakiś dystrykt zbudować.
Nie wiem, w co pójść. Może w to. Tutaj jest pozycja w Lansradzie. Plusy jakieś do hegemonii. Pancerz wszystkich jednostek wojskowych plus 2. I wpływy. Aha, jedną z tych. No. Gorzej jak mi da lobby gospodarcze, któreś prawie odkryłem. Aha, jedną z tego typu dystrykt wypełnić. Aha, czyli forum polityczne to pozycję. Dobra, ja bym poszedł może w tą pozycję w Landsradzie. Moment. Ale nie mogę tutaj coś. Ambasada. 1500 solarii bym musiał mieć. No dobra. To olejmy to na razie może. Na razie skupmy się dalej na brutalnym podboju, myślę. Zróbmy kolejną, dobra, zróbmy żołnierza i drużynę ciężkiej broni, myślę, tak. Tak zróbmy i zaraz idziemy tutaj na podboje tej prowincji, tutaj na północy. Tu jeszcze zbadaj, co tam jest. No dobra, sytuację z przyprawą mamy dość dobrze ogarniętą, mi się wydaje. Zobaczmy, jak to wygląda. Podatek imperialny 397, a zapasy, zobaczcie, 1200 będę miał na moment pobrania podatku. Także z przyprawą dobrze stoimy. Dobra, tu dajmy rozstrzygnięcie. On duty. Dobra, mamy tak, mamy te oddziały. To myślę, że teraz tych wyślemy już tutaj na podbój tej prowincji na północy. No bo pora, wiecie, pora trochę tutaj ekspansji zrobić więcej w tym odcinku na zakończenie. Go, go, go. Jedziemy po kolejną prowincję. No bo zobaczcie, no tak wygląda terytorium, no to tutaj jeszcze musimy, kurde, tutaj się, prawda, sobie wykroić trochę dla nas. Jesteśmy na południu mapy. Jak widzicie. Moment, czekajcie, ci niech czekają, bo... O, żołnierze muszą ich piersi zaatakować, tak jest. A ci niech walą z dystansu. Gorzej, jak się czerw zaraz pojawi. A się pewnie pojawi, znając życie. A, najazd. Kurde. Ja mam tu milicję. Dwa oddziały milicji, tu mam też dwa oddziały milicji. Czerw jeszcze się pojawił. Widzicie, jak to jest. Kurde, no. Dobra, chyba ich nie zje czerw. Kurde, jakie walki. Need to blow something up? Yes, sir. Ale lipę mamy, no. Atakują nas ze wszystkich stron. Dobra, to przejęliśmy. Przejmij kontrolę. I co? Jedną jednostkę byśmy stąd przerzucili, myślę. Tego żołnierza weźmy. Tu mamy najazd na nas. Dobrze, tą milicję robię, to widzicie, to oni trochę hamują przeciwników naszych. No ale i tak lamno upadło. No dobra, to do końca tego odcinka trzeba będzie odbić. No ale widzicie, kurde, gram na łatwym poziomie trudności, a ta gra wcale nie jest nawet na łatwym, kurde, prosta.
Co prawda wziąłem łatwy poziom trudności SI, czyli tych graczy komputerowych, ale jeśli chodzi o otoczenie, to normalnych tam był. Czyli jeśli chodzi o czerwa, burze piaskowe i tak dalej. No i chyba poziom tych... Tych dzikusów chyba też jest normalny, no. Dobra, tu zróbmy milicję, myślę. On duty. Any orders? Heavy weapon at your service. We are ready. Charge! We are on the move. Atreides! No, zobaczmy, jak to z bliska wygląda. Straciłem właśnie oddział. Wygląda to słabo. Chyba przegramy. No nie, ale masakra. Dobra, uciekaj, uciekaj. Go, go, go. Sypnij mu. Kurde. Dobra. Widzicie, bo oni działają jak łucznicy, to mogę ich tak trochę na dystans brać. Strollować troszeczkę. Może się uda wygrać. Ale w walce wręcz widzę, że tutaj nie są mocni. Dobra, ucieknijcie. Zaraz strzelimy do nich. No dobra, udało się, kurde, wybronić Lamno. No dobra, i myślę, że tym przyjemnym akcentem będziemy kończyli ten drugi odcinek tutaj z gry Dune Spice Wars. Nie wiem, jak gra się wam podoba, ale mi się podoba bardzo. Jak za taką cenę mi się wydaje, czyli tam 69,99 na Steamie, to całkiem spoko. Na razie co prawda jest tylko ten tryb dowolny, czy tam skirmish, jak to mawiałem nieraz w tych strategiach różnych. No ale ma być dodany później multiplayer, ma być dodana kampania, także mi się wydaje, że całkiem przyjemnie. Dobra, no to ja będę kończył ten odcinek. Jeśli odcinek wam się podobał, zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. No i trzymajcie się, do następnego, cześć.